pan doktor, pan poseł Krzysztof Śmiszek, który właśnie pojawił się w naszym samochodzie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję, panie pośle, że wstał pan tak rano i to z takim chyba dużym wigorem. Tak, jeszcze wzięliśmy pana w obroty w naszych social mediach. O tak, TikTok Onetu wymiata, Onetu rano wymiata, tak. No właśnie, bo pan sobie całkiem nieźle radzi na TikToku i widziałem, że złapał pan wspólny język z naszą tutaj królową social mediów Onetową. Tak, tak, to jest jednak świat pełen tajemnic social media, szczególnie TikTok, który jest uwielbiany przez nastolatków, ale... Pański rekordowy zasięg? No to jest 1 100 000, co jest dobrym wynikiem. Emmanuel Macron robi 8 milionów, więc jeszcze tylko 8 razy więcej i będę jak Macron. To ostatnie pytanie o TikToka. Ma pan wrażenie, że w tych social mediach właśnie typu TikTok są młodzi ludzie, którym najbliżej jest do lewicy? Czy myślę, że są to ludzie bardzo otwarci na świat, którzy, dla których pewne rzeczy są oczywistością, dla których pewne rzeczy nie stanowią już tabu, czy to są rzeczy, które są dla nich normalnością. I myślę, że polityk, który chce dzisiaj odnajdywać się w różnych elektoratach, musi po prostu być obecny w social mediach, także w tych, które na pierwszy rzut oka wydają się może trochę infantylne albo trochę niepoważne, ale nawet w tych niepoważnych treściach można przemycić coś politycznego i coś wartościowego. I dlatego warto próbować. Namawiam wszystkich swoich kolegów i koleżanki, żeby spróbowali swoich sił na TikTokach, na Facebookach, Instagramach. To jest przy okazji kupa dobrej zabawy. Panie pośle, czy wyobraża pan sobie, czy bierze pan realnie pod uwagę taki scenariusz, że nie wiem, za kilka miesięcy, może w przyszłym roku budzimy się w takiej rzeczywistości, w której nie ma TVN? To jest oczywiście jakiś scenariusz z najgorszego koszmaru, dlatego że tak naprawdę w całej tej dyskusji o Lex TVN chodzi nie tylko o jedną stację, czy nie chodzi tylko o jedno przedsiębiorstwo, które dzisiaj jest w stanie zagrożenia, którego los jest niepewny, ale w moim głębokim przekonaniu tak naprawdę chodzi tutaj o podstawowe prawa i wolności człowieka. Dlatego że pozyskiwanie informacji i przekazywanie informacji jest na gruncie konstytucji, ale także wszystkich kanonów praw człowieka uznane za po prostu podstawową wolność. I ja nie chcę żyć w kraju, w którym ktoś inny określa mi źródła informacji, które ja chcę czytać, pobierać, czy które chcę, z których chcę korzystać. I możemy się zastanowić, czy gdyby to dziennikarze TVP dowiedzieli się na przykład o okolicznościach śmierci Igora Stachowiaka, czy oni zdecydowali podać się opinii publicznej te informacje, a od razu odpowiem, nie zrobiliby tego. No właśnie, tak naprawdę chodzi tutaj o... Ta dyskusja jest fundamentalna. Przechodzimy bardzo fundamentalną dyskusję obecnie w Polsce na temat tego, jak powinno funkcjonować pluralistyczne społeczeństwo. Bo ja nie odmawiam jakby racji bytu, nie wiem, telewizji Trwam, czy naszemu dziennikowi, czy nawet telewizji Republika. Chyba oczywistym jest, że żadna władza nie powinna tego nigdy robić. I żadna władza nie powinna ingerować w treści, które pozyskują i potem przekazują dalej dziennikarze. Znaczy, zawsze jest tak, że państwo czy władza, która boi się o swoją pozycję, czy boi się stracić wpływ, zaczyna od dwóch rzeczy. Zaczyna od mediów i zaczyna od sądów. No, za sądy wzięto się 6-7 lat temu z różnym skutkiem, ale widzimy tę destrukcję wymiaru sprawiedliwości. I dzisiaj idziemy drogą Orbana, dzisiaj Polska zaczyna iść drogą Orbana, czy drogą Węgier, gdzie stworzono specjalną fundację, która dzisiaj rozdziela reklamy wszystkim publicznym i prywatnym mediom. I Kaczyński marzy o tym, żeby przekopiować ten węgierski wzorzec na teren Polski. I to jest naprawdę bardzo poważna dyskusja. I tu naprawdę nie chodzi o politykę, w sensie, czy ktoś lubi, czy nie lubi TVN, czy TVN jest, nie wiem, bardziej prawicowy, czy lewicowy, czy centrowy, czy liberalny, to w ogóle o to nie chodzi. Bo dzisiaj TVN, jutro Onet, a być może zmieni się władza i na celowniku będzie inna... Będzie chciał zamknąć TV Republikę. Dokładnie, w sieci, dokładnie. Albo mamy Gazetę dzisiaj Polską. Po prostu fundamentalny spór o to, na ile władza może ingerować w treści dziennikarskie,
na ile władza może pozwalać sobie na to, jak określać źródła informacji, które, z których czerpią obywatele. I to jest tak naprawdę jutro będzie prawdopodobnie. No właśnie, chciałem pana posła, panie pośle, zapytać, czy pan coś wie? To znaczy, czego się pan spodziewa? Co spodziewam się wszystkiego kulwara. Najgorszego. Spodziewam się wszystkiego Czyli bardzo najgorszego. Możliwe, że to głosowanie jutro będzie. Jest to bardzo możliwe. Oczywiście Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość ciuła to poparcie wśród różnych kółeczek, frakcji, frakcyjek parlamentarnych. Wiemy, że też na koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, czyli na Porozumienie, wywierane są potworne naciski. Mówi się także o tym, że niektórzy posłowie Porozumienia są szantażowani w różny sposób, także taki rodzinno-osobisty, po to, żeby zagłosowali za tą ustawą i w ogóle porzucili Jarosława Gowina. Na pewno opozycja będzie zwarta, gotowa. My w Lewicy, chociaż nie musieliśmy tego robić, ale przyjęliśmy dyscyplinę klubową w głosowaniu. To zapytam, panie pośle, podzielę się z panem anegdotą usłyszaną od jednego z przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, który opowiedział mi taką historię, że był święcie przekonany, że tak się wydarzy, że nie wszyscy posłowie Lewicy stawią się na tym głosowaniu i też opowiadał o tym, że no, różne tam są kuszenia ze strony ludzi, którzy mają dziś spółki Skarbu Państwa. Więc chciałem pana zapytać, czy jest pan na 100% przekonany, że cały klub Lewicy stawi się jutro na tym głosowaniu? Jestem przekonany, że cały klub Lewicy stawi się na tym głosowaniu, bo to jest czy wolność mediów, czy pluralizm mediów, swoboda wypowiedzi, swoboda ekspresji, to jest DNA Lewicy. Więc nie wyobrażam sobie posła, posłanki, senatora, senatorki Lewicy, którzy, nie wiem, robiliby jakieś dziwne ruchy. A wiemy, że wszyscy mają się stawić. Jeśli ktokolwiek się nie stawi, to będzie musiał przedstawić zaświadczenie, że właśnie jest w szpitalu albo jest chory. A czy jeśli ktoś z Lewicy nie stawiłby się na tym głosowaniu, nie potrafił dobrze tego uzasadnić, to czy pańskim zdaniem powinien ponieść konsekwencje? Czy Absolutnie. Powinien na przykład zostać wyrzucony z klubu? Mówię to jako wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Nie wyobrażam sobie niewyciągnięcia konsekwencji czy jakichś dyscyplinarnych kroków wobec osoby, która nie będzie potrafiła się wytłumaczyć. Łącznie z wyrzuceniem z klubu? Takie też jest, to jest też w zestawie kar dyscyplinarnych. Więc uważam, że dzisiaj mamy, jutro, jeśli to głosowanie się odbędzie, to jest głosowanie fundamentalne, jedno z najważniejszych głosowań, już nawet nie tej kadencji, ale ostatniej dekady. Bo jeśli otworzymy tę tamę i pozwolimy państwu czy władzy na przejmowanie takie ordynarne, prymitywne, bo to jest ordynarne i prymitywne przejmowanie prywatnej stacji, prywatnego przedsiębiorcy, to znaczy, że otwieramy wielką tamę tych zagrożeń dla każdej innej stacji, dla każdego dziennikarza, dla publicysty, stacji radiowej, więc uważam, że każdy poseł, posłanka opozycji musi stawić się na tym głosowaniu i nie może odpuścić tego głosowania. Czy ma pan takie poczucie, czasem spotykając się z różnymi posłami różnych pewnie frakcji, także ze Zjednoczonej Prawicy, nie licząc Porozumienia, że tam wszyscy są absolutnie przekonani, że to jest dobry pomysł, czy to jest raczej taka inicjatywa, która idzie od prezesa Kaczyńskiego i nie wszyscy do końca ją czują, no ale muszą się zgodzić. Jak pan to odbiera? Bo no jednak mówimy o czymś, co przejdzie do historii, tak? To znaczy jednak władza, która próbuje zlikwidować stację, no to jest też historia na wiele lat, na konflikt z Ameryką i na wiele innych problemów. No, każdy, kto zagłosuje za tą ustawą, będzie miał na rękach na pewno taką plamę, której nie da się szybko zmyć, bo to będzie głosowanie po prostu za ograniczaniem demokracji. To będzie też uderzenie w podstawowe prawo człowieka i ja wolę trzymać się tej terminologii. Mhm. To jest oczywiście też ograniczenie wolności gospodarczej. Przy okazji uderzenie w naszych sojuszników. Przy okazji oczywiście. Natomiast ja uważam, że to jest uderzenie w podstawowe prawo człowieka. Natomiast oczywiście rozmawiam z kolegami, koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości w kuluarach, bo przecież spędzamy ze sobą bardzo wiele godzin. No i w Prawie i Sprawiedliwości jest tak, no co powie prezes Kaczyński jest święte, ale gdzieś tam szepcze się po korytarzach czy po kątach, no, że to jest jakby przekroczenie czerwonej linii. Mhm. Bo to jest zdecydowanie przekroczenie czerwonej linii, bo tak jak mówię, to będzie wyznaczenie bardzo złego przykładu. Znaczy wyznaczenie bardzo złej sytuacji, bo jeśli dzisiaj czy jutro będzie można przejąć TVN, to naprawdę za 2 lata czy za 3 lata, jeśli zmieni się władza, ktoś powie, zamknijmy TVP, czy zamknijmy nasz dziennik, mhm. bo przecież taki precedens już się wydarzył. Więc to jest pod,
podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Więc mam nadzieję, że znajdzie się w PiS-ie kilku sprawiedliwych, kilku, nie wiem, przytomnych, czy w porozumieniu, którzy się ockną i tak naprawdę no, nie pozwolą na to szalbierstwo, bo to jest po prostu szalbierstwo. Pieniędzmi publicznymi będzie się chciało przejąć prywatną stację, bo może w jednym zdaniu też powiedzmy, o co chodzi. No chodzi o to, żeby zmusić prywatnego przedsiębiorcę, prywatną stację do zbycia większościowego pakietu udziałów, a jeśli mamy na to 6 miesięcy, no to kto się pojawi na rynku, kto kupi te 51%? Orlen, no kupi może to Orlen, może to będzie podobno połączenie PZU, jakąś utworzenie jakiejś spółki, a nawet pomysł, który ostatnio padł, żeby wykluczyć publicznego przedsiębiorcę z wykupienia tego pakietu udziałów, to nie jest żaden pomysł dobry, dlatego że na Węgrzech sprawdzono drogę przejmowania stacji poprzez fundację. A mamy już przecież Polską Fundację Narodową. Ona Viktor ma... Orban tworzący sieć oligarchów, którzy pojawiają się znikąd i są kredytowani przez banki państwowe. Dokładnie, więc to jest bardzo prymitywny, najbardziej prymitywny i ohydny sposób ograniczenia wolności słowa, ograniczenia wolności w prasy w Polsce. Ostatnie dwa pytania o Lex TVN. To już pytanie dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która powinna zdecydować o tej koncesji. To trwa już 17 miesięcy. Jak pan uważa? To znaczy pierwsze pytanie jest takie, czy TVN24 powinien nadawać, nawet jeśli tej koncesji nie dostanie, pańskim zdaniem? A po drugie, czy to, co się dzieje w Krajowej Radzie, już pominąwszy Lex TVN, czy pańskim zdaniem członkowie Rady powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, czy to karnej, czy przed Trybunałem Stanu? Znaczy, odpowiadając na drugie pytanie najpierw, pamiętajmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym, jest organem ustrojowym, co oznacza, że jego funkcjonariusze, czy jego członkowie tego organu ponoszą pełną konstytucyjną odpowiedzialność za działania niezgodne z prawem. I powiedzmy sobie dzisiaj też jeszcze bardzo jedną rzecz, bardzo szczerze i bardzo otwarcie. Tu nie chodzi w tym całym procesie o przyznanie koncesji TVN-owi. Tu chodzi po prostu o zwykłe przedłużenie zezwolenia na nadawanie, co jest rzeczą oczywistą i było przez ostatnie kilkadziesiąt lat rzeczą oczywistą dla każdej stacji, bo warunkiem nieprzedłużenia koncesji dla nadawcy jest działanie niezgodne z prawem, czy nadużywanie tej koncesji. No, nikt w ostatnich latach nie zarzucił TVN24, że łamią prawo, czy nadają, czy wykorzystują swoją koncesję niezgodnie z prawem, więc nie przedłużenie. Łącznie z obecnymi członkami Rady. Oczywiście, więc to jest działanie na zastraszenie TVN-u, to jest działanie na taki, tak żeby wywołać taki efekt mrożący, znaczy będziemy was trzymać do ostatniego dnia w niepewności, a wy, nie wiem, powinniście złagodzić kurs, albo być mniej krytyczni, albo mniej nam patrzeć na ręce. No to jest wywieranie nacisku i to jest absolutnie rzecz haniebna, skandaliczna. I to jest rzecz, która kwalifikuje się do postępowania karnego, bo jeśli członek organu konstytucyjnego nie przestrzega prawa, które reguluje jego działania, to znaczy, że na przykład narusza artykuł 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Czyli mamy tutaj możliwość odpowiedzialności. Absolutnie. Trybunał stanu, odpowiedzialność karna? To może być Trybunał Stanu, ale to może być też zwykłe zawiadomienie do prokuratury i postępowanie karne, no bo jak inaczej można wytłumaczyć zachowanie członków Krajowej Rady, którzy są zobowiązani mocą prawa do przedłużenia koncesji nadawcy, który nie łamie prawa, który wypełniał swoje wszystkie zobowiązania, który nie działa na szkodę interesów państwa, bo takie są przesłanki w ustawie. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, nigdy nie było żadnego postępowania i nagle jest stacja trzymana w niepewności. Uważam, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje kunktatorskie i polityczne, upolitycznione, partyjne zachowanie. A jeśli do 26 września TVN24 nie otrzyma koncesji, czy pańskim zdaniem może
nie przejmując się tym, mówiąc najprościej, uważając, że ma rację, czy zgodnie z prawem TVN24 może nadawać dalej? Znaczy prawo, które jest stosowane po to, żeby utrudnić życie albo zniszczyć konkretny podmiot, jest bezprawiem, a nie jest prawem. Więc ja uważam, gdybym ja był TVN-em, to nadawałbym pomimo koncesji, dlatego że wtedy odbyłoby się normalne, bo odbyłoby się postępowanie sądowe, administracyjne i to sądy niezależne administracyjne podejmowałyby decyzję o tym, czy stacja ma prawo, czy nie ma prawa nadawać. Uważam, że byłby to akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, takiego też gospodarczego nieposłuszeństwa, ale w imię znacznie wyższych wartości, w imię wolności słowa, w imię wolności prasy, w imię wolności mediów. Możemy być pewni, że to jak zwykle reklama dla Polski, bo pewnie takie informacje o tym, że stacja z kapitałem amerykańskim nadaje pomimo braku koncesji w takim kraju jak Polska, z pewnością byłoby komentowane na całym świecie. Tak, no Kaczyński poprzez te rzeczy z TVN-em po prostu ustawia nas na marginesie wszystkich, czy na obrzeżach wszystkich cywilizowanych krajów. Skłócił nas z Amerykanami. Przecież Amerykanie też nie odpuszczą tej sprawy. To jest jedna z największych inwestycji amerykańskich w Polsce, więc czy rządzą republikanie, czy rządzą demokraci, na pewno ta sprawa nie zostanie odpuszczona. Panie pośle, przechodzimy do następnego tematu. Podarł pan treść takiej ustawy Stop LGBT, ona się nazywa, czy Anty-LGBT, bo to aż szkoda, szczerze mówiąc, zapamiętywać. No tak. W każdym razie Kaja Godek, jakby mógł pan naszym widzom najpierw powiedzieć jako specjalista od tej ustawy, o co chodzi w tych przepisach, które Kaja Godek chce zaserwować? No, Kaja Godek wykorzystała konstytucyjne prawo do obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, czyli zebrała ponad 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Miała do tego prawo. Natomiast sam projekt ustawy nadaje się tylko do kosza, dlatego że wczoraj do laski marszałkowskiej wpłynął ten projekt ustawy. Projekt ustawy jest wzorowany na najgorszych projektach, które funkcjonują na przykład w Rosji, czy ostatnio na Węgrzech. Projekt ustawy jest skierowany ewidentnie w mniejszość LGBT. To jest ustawa czysto dyskryminacyjna. Znaczy, to jest jakaś w ogóle aberracyjny projekt ustawy, który mówi o tym, że zakazuje się tak zwanej propagandy homoseksualnej. Czy promocji zachowań homoseksualnych. No, jako żywo promocję to można robić w supermarkecie i sprzedawać kurczaki w promocyjnych cenach, a nie propagować taką czy inną orientację seksualną. Znaczy, no, rozumiem, człowiek mógłby się zastanawiać w takim sytuacji, czy chwycić swojego partnera, czy w przypadku mężczyzny, czy kobiety za rękę, tak? Czy to już nie jest promocja? To jest ustawa, która po prostu zakaże zachowań takich jak, nie wiem, przytulenie swojego partnera tej samej płci na ulicy, wyświetlenie w kinie filmu, gdzie będzie jakiś wątek miłości jednopłciowej. To będzie też ustawa wymierzona w nauczycieli, którzy na przykład na lekcjach biologii czy wychowania do życia w rodzinie będą mówili o różnych relacjach między ludźmi. Kto wie, czy dochodzimy do takiego absurdu, w którym cała gałęź kina mogłaby tutaj stanąć pod znakiem zapytania, czy może by Netflix miałby problem. Być Netflix, tak, Netflix tak. Musiałby chyba powoli się z Polski wyprowadzać. Ale też ta ustawa zakazuje na przykład między innymi organizowania marszów równości. To już jest coś, co ja uważam w moim przekonaniu, chociaż jestem zawsze zwolennikiem procedowania inicjatyw obywatelskich, ale w tym przypadku ta inicjatywa powinna zostać odrzucona jako niezgodna z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Znaczy ta ustawa ogranicza wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, wolność pozyskiwania informacji. Wszystko to narusza też podstawową zasadę zakazu dyskryminacji, no bo jeśli mamy w artykule 32 Konstytucji bardzo jednoznaczny przepis mówiący o tym, że wszyscy wobec prawa są równi, to przyjęcie tej ustawy będzie systemową dyskryminacją mniejszości LGBT przez państwo. Więc mam nadzieję, że ta ustawa trafi do kosza, że ta ustawa naprawdę nie będzie przedmiotem żadnych legislacyjnych debat, że nie trafi do żadnej komisji, bo to jest najbardziej obrzydliwa i ohydna ustawa, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Myślę sobie, że jeśli Jarosław Kaczyński chciałby być konsekwentny i jednak naśladując wzory te węgierskie, no to można się zastanawiać, czy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie za tym, żeby taką ustawę przyjąć. Zresztą w Zjednoczonej Prawicy są ludzie, którzy wprost mówią o potrzebie wprowadzenia takiej ustawy, jak chociażby poseł Janusz Kowalski, ale on nie jest wcale w
tym głosie swoim odosobniony. Na pewno jest tak, że dzisiaj Kaczyński walczy o głosy najbardziej radykalnej części prawicy. Ta najbardziej radykalna część prawicy ma także obsesje homoseksualne, obsesje wokół seksualności. I ta ustawa wpisuje się w takie myślenie Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba zniszczyć Konfederację. Konfederacja, która także gromadzi ludzi, którzy są nastawieni homofobicznie czy nietolerancyjnie. I ta ustawa będzie też takim elementem gry o najbardziej radykalnego, dyskryminującego czy nietolerancyjnego wyborcę. Tylko to jest właśnie smutne w tym wszystkim, że zawsze Prawo i Sprawiedliwość musi sobie znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Parę lat temu byli to uchodźcy, rok temu w kampanii wyborczej były to osoby LGBT. Jak się okazuje, zażarło, mówiąc kolokwialnie, więc próbuje się powtórzyć ten sam numer teraz, więc myślę, że są jakieś granice przyzwoitości. Te granice przyzwoitości zostaną przekroczone, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za procedowaniem tej ustawy. Są granice też politycznego cynizmu i politycznej takiej rachuby, od czego można odcinać polityczne kupony. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce odcinać polityczne kupony od homofobii, od nietolerancji, od nienawiści, od pogardy, od poniewierania drugim człowiekiem. Znaczy, Kaczyński oczywiście wyznaje tę zasadę świętą od lat, dziel i rządź. I najlepiej dla niego jest, jak sobie znajduje jakąś grupę osób, którą może oskarżyć o najgorsze i gdzieś budować nienawiść i pogardę wokół, czy mobilizować wyborców wokół tej grupy. No, to jeszcze pytanie, które zawsze jest bolesne, ale tam mamy bardzo często informacje. Sam znam takich sytuacji wiele i właściwie nie ma miesiąca, żebym się, czy kilku miesięcy, żebym się nie dowiadał kolejnej informacji. Chodzi mi o samobójstwo młodych ludzi, także osób LGBT, stany depresyjne, lękowe, które towarzyszą bardzo często nastolatkom LGBT. Czy pańskim zdaniem to, co się dzieje w Polsce, to, co mówią politycy prawicy na temat osób LGBT od kilku lat, przyczynia się pańskim zdaniem do śmierci młodych osób LGBT, do samobójstw? To są bardzo mocne słowa, ale uważam, że dzisiaj trzeba to powiedzieć bardzo otwarcie. To znaczy to homofobiczne szambo, które leje się z mównicy sejmowej, które leje się z Ministerstwa Edukacji, które codziennie można usłyszeć w mediach publicznych, przyczynia się do tego, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy odkrywają swoją tożsamość w wieku 13, 15, 17 lat, dzisiaj nie czują się w Polsce bezpieczni. Dzisiaj nie czują się też bezpieczni w swojej szkole, tam, w tym miejscu, gdzie spędzają większość swojego życia i słyszą z ust swojego ministra, że nie są normalni, że są marginesem, że są zagrożeniem. Dzisiaj polska szkoła jest miejscem najbardziej niebezpiecznym dla takich ludzi, którzy odkrywają swoją tożsamość. I uważam, że dzisiaj trzeba mówić to bardzo otwarcie, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie homofobia, gdzie transfobia, gdzie nietolerancja i pogarda stały się takim oficjalnym elementem agendy politycznej. Na pocieszenie trzeba powiedzieć, że często młodzi ludzie w Polsce są znacznie mądrzejsi niż klasa polityczna. Zdecydowanie, na pewno tak. Panie pośle, jeszcze na koniec, bo już dojeżdżamy, więc ostatnie pytanie chciałem zapytać o sytuację w Lewicy i o pańską ocenę tego, co się działo wokół tej walki o władzę Włodzimierza Czarzastego, który posługiwał się, delikatnie mówiąc, mało demokratycznym sposobem na to, żeby tę władzę utrzymać. Jak się to panu podobało też jako człowiekowi lewicy? No, nie podobało mi się to, że zamiast poczekać do 9 października, kiedy będzie Wielkie Święto Lewicy, Kongres Zjednoczeniowy Wiosny i Nowej Lewicy, także wykuje się nowy program, niektórzy nie byli cierpliwi na tyle, żeby poczekać do tego momentu, żeby się policzyć, żeby się wybrać, żeby wybrać nowe władze, tylko rozpoczęli jakieś niepotrzebne zamieszanie, niepotrzebny bunt w lewicy. Na szczęście wszystko zostało ugaszone, ale nie podoba mi się to, co
robią niektórzy moi koledzy i koleżanki, że zamiast poczekać na oficjalne terminy statutowe do wyborów władzy, spróbowali jakiegoś nieudanego puczu, który tak naprawdę ośmieszył ideę demokracji na lewicy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj sprawa jest już rozwiązana. Ja osobiście czekam z wielką niecierpliwością na 9 października, bo to będzie także moje święto i święto moich wyborców. A dzisiaj powinniśmy się zająć rzeczami fundamentalnymi, nie walkami wewnętrznymi na lewicy, tylko walką o prawa kobiet, o prawa mniejszości, o prawa pracownicze, czy na przykład o wolność słowa, i czego przykładem będzie jutrzejszy dzień. Panie pośle, mam jeszcze 2 minutki, bo czekamy na pańskiego znajomego chyba. Bardzo dobrego znajomego mecenasa Mikołaja Pietrzaka, ale mamy więc czas jeszcze na słówko dotyczące lewicy. Mówi pan, że czeka pan na kongres. Czekam na kongres. W trakcie tego kongresu coś się może zmienić? To znaczy, mówiąc wprost, czy Włodzimierz Czarzasty może stracić wszystko władzę? Się może zmienić. Lewica jest formacją demokratyczną. Na to, że trochę sobie raczej przyjaźni tam na lewicy nie budował. Panie redaktorze, to też jest tak, że w polityce nie musi być miło, nie musi być przyjaźnie, nie musi być fajnie, musi być skutecznie i efektywnie. Ale ciągle niemiło i brutalnie, to też chyba ciężko. Ale polityka też opiera się na konflikcie, polityka też opiera się na pewnych napięciach i ja tego też doświadczam od 2 lat, będąc w polityce. W polityce liczy się skuteczność, a 9 października będzie kongres lewicy, na którym wszystko może się wydarzyć. Może ja wystartuję na szefa całej lewicy, może wystartuje ktoś inny. Na pewno powiedział będzie pan, dwóch... Może czy wystartuje, bo teraz nie wiem, czy wycinać to na newsa. Może wystartuje, może, może rozważę kandydowanie. Krzysztof Fiszek rozważa start na szefa lewicy. A czemu nie? Każdy członek nowej lewicy może ma prawo, pełne prawo bierne, pełne prawo do startowania. Na szefa. Ale rozumiem, że to jest poważna deklaracja. Rozważę takie. Każdy członek, który płaci składki, który jest lojalny wobec swojej partii, może startować na przykład Krzysztof Śmiszek. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.